Dobry wieczór Państwu, Kazimierz Węgrzyn. Dobry wieczór. I Rafał Wolski, witamy bardzo serdecznie. Muszę Państwu coś zdradzić. Otóż przed tym meczem akurat nie pytałem Kaska, co z tym słynnym wiaderkiem z witaminami. I bez tego sprawdzania mogę Państwa zapewnić, że przed meczem Jagiellonia Legia w tym momencie wiaderko jest puste. I bardzo dobrze. Oto skład gospodarzy. W bramce z numerem 96 Węglarz, w obronie od prawej 7 Wójcicki, 17 Runie, 15 Arsenicz i 12 Guilherme. W linii pomocy 26 Pospisil, 6 Romańczuk, 31 Bida, 11 Jesus i Mas, 14 Przykryl i dzisiaj na szpicy z ósemką Ognien Mudryński. Dwie zmiany w stosunku do poprzedniego meczu ligowego. Wspominany Mudryński, także Przykryl grają od pierwszej minuty kosztem Kamary i Martina Kosztala. A jeżeli chodzi o linię obrony, linię pomocy, to nic się nie zmienia w ogóle, tak, a wydaje mi się, zaczyna się już dłuższa stabilizacja w składzie Jagiellonii Białystok. Czas na skład gości. W bramce Legii z numerem 1 Majecki. W obronie 41 Stolarski, 5 Lewczuk, 55 Jędrzejczyk i 16 Rosza. Przed nimi 24 Martinsz, 26 Cafu, z siódemką Antolicz, z ósemką Gwilia, z numerem 82 Lukinias i z przodu Jarosław Niezgoda, o którym można powiedzieć, gra oczywiście z numerem 11, o którym można powiedzieć, że w ostatnim czasie jest odpowiedzią na Jesusa i Maza. Zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj będzie wyglądało. W każdym razie drużyna trenera Aleksandra Wukowicza z czterema zmianami w stosunku do meczu z Rakowem. Otóż dzisiaj przede wszystkim te zmiany mamy w obronie. Mamy Lewczuka, mamy Rosze, mamy też Stolarskiego, nie ma Wieteski, nie ma Karbownika, nie ma Weszowicza, tego ostatniego w ogóle w kadrze meczowej. Jest też miejsce na boisku dla Cafu, za to jednym z graczy rezerwowych jest dzisiaj Dominik Nocz i to są właśnie te zmiany w porównaniu do poprzedniego meczu ligowego. Ale zastanawiać może pozycja Antolicza. Antolicz ustawiony z prawej strony. Wydaje się, że jest to piłkarz taki na pozycji numer 6, ale tam jest Martinsz, Cafu, Gwija wyżej. A myślę, że tutaj może takie ustawienie meczu nastąpić na taką trójkę defensywnych pomocników. I Antolicz w tej drugiej linii, a Gwija z Lukiniasem za Niezgodą. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystkim nam w ten piątek wieczorem przyda się energia, stąd ten wątek witamin, bo przecież to jest w skali naszej ligi mecz rywali, o których mówimy, że to są rywale bezpośredni. Decydują niuanse, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy ten mecz odbywa się właśnie w Białymstoku. Większość tych meczów ostatnio odbywa się w Białymstoku. No tak wypadło w trzech poprzednich sezonach, że każdorazowo na trzy spotkania ligowe, aż dwa odbywały się na stadionie przy ulicy Słonecznej i trzeba powiedzieć, że Jagiellonia ma naprawdę świetny bilans z Legią. Świetny bilans ma trener Ireneusz Maurot, gdy rywalem jest drużyna ze stolicy. O tych szczegółach będziemy jeszcze mieli czas powiedzieć na trybunach, między innymi prezesi obu klubów, pan Dariusz Mioduski, pan Cezary Kulesza. Pan Dariusz Mioduski, gratulacje z powodu tego, że jeszcze raz objął stanowisko wiceprezesa European Club Association. Gratulacje też z tego powodu, można powiedzieć, na tym tle dla Jagiellonii Białystok, bo ona dołączyła do kilku polskich klubów jako członek tego największego zrzeszenia klubów w Europie. Czas dla kibiców Jagiellonii. Stadion w Białymstoku niemal wypełniony, a to bohater ostatnich tygodni w PKO Ekstraklasie. Jesus i Mas, piłkarz sierpnia w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej.
Drugi raz, zdaje się, w karierze Jesus Imaz wygrał to głosowanie na piłkarza miesiąca, ale pierwszy raz w barwach Jagiellonii. Notabene tutaj wielkie słowa uznania też dla Pawła Broszka, który no, tę rywalizację z bohaterem sierpnia przegrał zaledwie jednym głosem. Jesus Imaz 7 goli w tym sezonie ligowym. Jesus Imaz, gość naszej najbliższej Ligi Plus Ekstra. Zapraszamy oczywiście za dwa dni Liga Plus Ekstra w Kanal Plus o 19:30. Dobry wydawał się Imaz już w Wiśle Kraków. Tam wydawało się, że... Znaczy nie wydawało się, tylko tak było. Po tej dobrej grze transfer do Jagiellonii był tak, ale to wydaje się, że ta forma jeszcze wyższa Imaza. Jeszcze pewniej się czuje. Widać, że drużyna na niego liczy i on też wie, że na nim ciąży duża odpowiedzialność. Chociażby w dzisiejszym meczu, żeby podołać właśnie z takim przeciwnikiem jak Legia Warszawa. Żółte, niebieskie. Żółte. Niebieskie. Zostajecie, wy zaczynacie. Sędzią będzie dzisiaj pan Szymon Marciniak. W tym sezonie nie prowadził meczu z udziałem Legii. Prowadził jedno spotkanie z udziałem Jagiellonii. Całkiem niedawno to było zwycięstwo w Kielcach 2-0 drużyny z Podlasia. Natomiast no, on nie ma specjalnie zaległości, jeżeli chodzi o te dwie drużyny należące do naszej ścisłej czołówki. Chociażby dlatego, że dwa poprzednie ligowe starcia Legii z Jagiellonią, czy Jagiellonii z Legią, właśnie pan Szymon Marciniak prowadził. To była wygrana Legii w Warszawie i zwycięstwo w rundzie finałowej poprzedniego sezonu, zwycięstwo Jagiellonii na tym właśnie stadionie. Zastanawialiśmy się przed meczem, jaki to będzie mecz, czy będzie taki zamknięty, jak wiele meczów w wykonaniu właśnie Legii Jagiellonii Białystok. Ale myślę, że dzisiaj ta pogoda, ta zroszona murawa tym deszczem, który był przed meczem i to, że to jest początek dopiero sezonu, to nie jest mecz, który cokolwiek drużynie daje, a myślę, że może dać coś więcej w takim otwartym meczu, taką pewność, wiarą w siebie na następne mecze. Myślę, że tutaj te dwie drużyny zagrają właśnie tak, otwartą piłkę, przynajmniej ja bym taką chciał. Asystentami pana Szymona Marciniaka Paweł Sokolnicki, Michał Gajda, sędzią technicznym Tomasz Marciniak, sędzią VAR Bartosz Frankowski w roli arbitra, a VAR Tomasz Listkiewicz, delegatem Przemysław Tomczak. I gramy przy Słonecznej w Białymstoku. Luis Rocha, Artur Jędrzejczyk, teraz piłkę Malewczuk, Antolicz do przodu, dobre bezpośrednie granie, ale bez odpowiedniego przyjęcia piłki przez partnera. Ciekawi jesteśmy, jak tak naprawdę będą ustawieni ci, no w sumie nominalni środkowi pomocnicy Legii, bo dzisiaj, jak państwo wiedzą, mamy ich na boisku czterech. Ale widzimy, że już to ustawienie nie wygląda tak jak na papierze. Lukinias od razu na prawej stronie, natomiast Gwia operuje tutaj z lewej strony. Oczywiście jeszcze za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy Antolicz faktycznie tam na skrzydle? Wydaje się, że nie. Że Antolicz będzie zawodnikiem jednak drugiej linii, a wyżej ustawiony chyba Kafu. Bardzo trudno tutaj gra się drużynie Legii Warszawa w ostatnim czasie. Dość powiedzieć, że nie wygrała ani razu w pięciu meczach. W pięciu poprzednich meczach rozegranych w Białymstoku. Efekt to trzy remisy i dwa zwycięstwa Jagiellonii. Ostatni raz Legia, prowadzona jeszcze przez trenera Magierę, wygrała tutaj w listopadzie 2016 roku. Guilherme. Zgrywał piłkę od razu Mudryński. Ależ tam jest ciasno. Stolarski, zwycięzcą tego ostatniego pojedynku. Lukinias do przodu, ale świetnie ustawił się teraz Romańczuk. I od razu tutaj było granie bez przyjęcia, natomiast odegranie piłki przez Mudryńskiego niezbyt dokładne. A na pewno od Mudryńskiego trzeba wymagać tego, że będzie dobrze grał plecami do przeciwnika. Dzisiaj ma przeciwko sobie Lewczuka, Jędrzejczyka, silnych środkowych obrońców, ale po to, żeby mógł podejść i Imaz, i Przykryl, czy nawet Bida, to Mudryński musi właśnie tą piłkę z przodu przytrzymywać. Ponowił zagranie w stronę niezgody Lukinias, ale była natychmiastowa reakcja defensywnego bloku gospodarzy. Przyspiesza Lukinias. Zdecydowane wejście, które jak widać Lukinias bardzo mocno odczuł. Mamy tutaj rzut wolny i pierwszą żółtą kartkę dla Guilherme.
Ale widzieliśmy nieprawdopodobną szybkość Lukiniasa. Wydawało się, pewnie Gilmer też tak myślał, że on tą piłkę już ma, ale to ta szybka noga Lukiniasa. On chciał tą piłkę tylko dotknąć i tak było. I ewidentny faul, zasłużona żółta kartka. Ale to jest takie symptomatyczne, bym powiedział. Tutaj nikt nie chce przegrać wyraźnie pierwszego pojedynku, po którym mogłoby się zrobić gorąco. Guilherme zaryzykował już na tym etapie meczu, już właściwie w tym pierwszym, drugim starciu. Spóźnił się, kartka jest absolutnie zasłużona dla obrońcy Jagiellonii. Myślę, że to też jest sygnał dla sędziego, jak może ten mecz wyglądać. Oczywiście doświadczenie Szymona Marciniaka zapewne pozwala temu arbitrowi odpowiednio w ogóle wejść w ten mecz, zanim on gwizdnie pierwszy raz. Natomiast widać, jaka jest stawka tego meczu. Ireneusz Mamrot, mówiliśmy o tym doskonałym bilansie, no bo przecież jeżeli ma się za rywala Legię i na przykład w czterech meczach u siebie dwa razy się zwycięża, dwa razy się remisuje, a gdyby dołożyć do tego nawet mecze rozgrywane w Warszawie i w efekcie otrzymać bilans 3 wygrane mecze, 2 remisy i tylko jedna porażka, no to co tu dzielić włos na czworo? To jest świetny bilans. Rzut wolny dla Legii Warszawa. Gwilia. Jest tutaj Cafu, ale już poza polem karnym. André Martins zmienia stronę. Znowu Gwilia. Gwilia łatwo wygrał ten pojedynek. Gwilia, tutaj uważają gospodarze. Ależ to była szansa dla Legii. Strzał został zablokowany. Jeszcze Martins. Domagoj Antolić. Niezłe dośrodkowanie. Był tam w górze między innymi Lewczuk. No to była fantastyczna okazja. Przy okazji widać było, jak inaczej już tutaj obrona Jagiellonii podchodziła do piłkarza Legii, który był w obrębie pola karnego. Fantastyczna akcja Gwilii. To, że widział Martins to zagranie, to jeszcze to było w miarę normalne, ale świetne zagranie. Natomiast Gwilia tutaj, wydaje mi się, że w pierwszym fragmencie przez Bidę faulowany, lekko łapany, natomiast on nie zrezygnował z tej akcji i on poszedł do końca. Natomiast to zablokowanie tej piłki i to interwencja Runie, to było naprawdę ratujące bramkę. I tutaj też jeszcze było niebezpiecznie w tej końcowej fazie, bo przez trzech piłkarzy Legii czyhało na tę piłkę, która przeszywała powietrze. Już bardzo blisko bramki Damiana Węglarza. Ale już ten początek pokazuje, że tutaj będzie dobry mecz, tak mi się wydaje. Legia chce grać w piłkę. Już te pierwsze akcje pokazują o dużej chęci zdobycia tego gola i od początku widać, że drużyna przyjezdnych chce narzucać swoje tempo gry. Domagoj Antolić ze Stolarskim. Uznał Antolić, że trzeba wycofać piłkę. Doskoczył tutaj Jesus Imaz do Igora Lewczuka. Wymusił zagranie piłki od razu do przodu. Pospieszył, teraz mocno podniósł piłkę. I tutaj jest rzut wolny i mamy remis, można powiedzieć. To było zupełnie inne wejście w przeciwnika, no niż to, co zrobił Guilherme. Zastanawiam się, on po prostu plątał się pod nogami. Mam wrażenie, Imaz, no i lepszym tekście nie wiedział, jak biec. On nie chciał go faulować. Takie miałem wrażenie. On właśnie tutaj wszedł przed Lewczuka. Żółta kartka, faul tak, żółta kartka. No nie wiem, czy należała się Lewczukowi. Ja mam trochę inne zdanie. Tak jak powiedziałem, inne wejście niż Guilherme, natomiast to nie jest wina piłkarza Jagiellonii, że on wygrał ten pojedynek. Obrońca wtedy musi uważać. Jeżeli zakłóci bieg rywala, który jest przed nim, no to trzeba liczyć się z konsekwencjami. Tym razem wychodzą z opresji po stałym fragmencie gry piłkarze ze Stolicy. Widzieliśmy, że Runie jeszcze był szybszy od Lewczuka, ale to niewiele dało. Bardzo intensywny ten czas, który jest za nami. 6-7 minut gry. Ale chyba będzie to tak wyglądało, że Legia będzie próbowała grę w ataku pozycyjnym, a Jagiellonia przyczajona w środkowej strefie boiska, blisko siebie i próba kontrataków. Luis Rocha. W środku był Gwilia, nie dostarczył jednak piłki napastnikowi. Teraz Romańczuk posyła tutaj w bój Imaza, ale Jędrzejczyk nie popełnia żadnego błędu. Dobra sytuacja Jędrzejczyka, on przewidział to, że ta piłka może zostać zagrana za plecy obrońców. Przykryl, Jakub Wójcicki zgubił piłkę, Imaz, dobre zachowanie, dobra gra w destrukcji, André Martinsza, teraz Lukinias, ale jest natychmiastowy powrót Bartosza Bidy. Świetnie Bida zareagował, to była ważna interwencja, dobry powrót do środkowej strefy boiska. Pospieszył.
budują od linii obrony swoją akcję piłkarze trenera Ireneusza Mamrota. Iwan Runie. Teraz Romańczuk. Zoran Arsenicz. Przyspieszył grę Guilherme. Guilherme z Bidą. Znowu piłkę ma obrońca. Lewy defensor Jagielloni. Uderzenie z powietrza. No może to byłby celny strzał, gdyby piłka doleciała w ogóle do bramki Majeckiego. Teraz Legia ma sporo miejsca w środku. Andre Martins. Czwórką atakują goście. Szybko wraca Jagiellonia. Gwilia, ale tutaj z miejsca startował Niezgoda. Nie było szans. Niezgoda nie wychodził do tej piłki. To Gwilia wymusił zagraniem. Chciał, żeby Niezgoda poszedł na prostopadłą piłkę. Myślę, że za mała ilość piłkarzy w stosunku do tych, którzy... do gospodarzy, którzy szybko wrócili. I siedmiu piłkarzy właściwie było już za linią piłki. Bardzo trudny czas teraz rozpoczyna się dla Jagiellonii, ale dla Legii też. Dla Jagiellonii przede wszystkim za sprawą klasy rywali. Po tym meczu wyjazd do Poznania na mecz z Lechem. Potem mecz w Pucharze Polskiej to na wyjeździe z Krakowią. Kolejno dalej Pogoń u siebie, Śląsk na wyjeździe i Krakowia u siebie już w lidze. Do Legii przejdę za chwilę, bo atakują gospodarze. Wójcicki przeciągnął to troszeczkę. Jeszcze próbuje ratować sytuację Bartosz Bida. Teraz Romańczuk. Martin Pospisil. Pospisil i mas na spalonym. Ale pomysł z takim zagraniem, pomysł Pospisila, godny pochwały. Ale tutaj widzimy, Jagiellonia bardzo szybko wraca. Tutaj nie pozwala Legii Warszawa na wyjście z takim szybkim atakiem, szybką kontrą. Tego na pewno nie pozwolą dzisiaj, przynajmniej w tych pierwszych minutach widać, że na tym są skoncentrowani, żeby nie pozwolić Legii wyjść z zaskoczenia. Kończąc wątek, najbliższy czas Legii, to może nie są tak, ujmując to całościowo, rywale aż tak silni, jakich ma Jagiellonia w najbliższym czasie. Natomiast Legia, licząc od tego meczu, na 6 spotkań aż 5 zagra na wyjeździe, licząc oczywiście również mecz Pucharu Polski. Mówił o tym ostatnio trener Aleksander Wukowicz. Valerian Gwilia. Odbił tę piłkę teraz Romańczuk. To już drugie albo trzecie zagranie. Chce taką ostatnią piłkę zagrywać Gwilia, ale myślę, że trochę za wcześnie, trochę przedwcześnie. Musi przygotować sobie tą piłkę i tak naprawdę też grać to z wyjściem ofensywnych piłkarzy na pozycję. Iwan Runie musiał troszkę pogonić za piłką Arsenicz. I znowu cierpliwie, by znaleźć odpowiedni moment. Przede wszystkim, by na tym pierwszym, drugim etapie rozgrywania piłki uniknąć prostego błędu. Tak grają teraz gospodarze. No i tak to wygląda, że Gwilia gra jednak na lewej stronie pomocy. Tak to wygląda. On gra przed Roszą na tej lewej stronie. Kafu ustawiony wyżej. Błąd w rozegraniu. Ale tutaj bardzo czujnie Zoran Arsenicz poszedł od razu do przodu. Dzięki temu przejął szybko piłkę. Arsenicz, teraz Romańczuk. Inni mają piłkę, a Runie kieruje kolegami. Uderzenie z dystansu obok bramki Radosława Majeckiego. Ale to było niezłe. Przykry miał naprawdę dużo miejsca do tego, żeby oddać lepszy strzał. To nie był dobry strzał, natomiast odległość już była taka, to było pole rażenia, gdzie tutaj mógł zaskoczyć, mógł lepiej zakończyć tą akcję. Przykryl. Myślę, że warto podkreślić to, jak Tomasz Przykryl znalazł sobie tutaj miejsce między dwiema liniami. Wystarczył moment, by on przyjął piłkę i oddał strzał na bramkę Legii. A wydawało się, że piłkarze Legii są blisko siebie, że taka piłka nie może być zagrana, ale udało się. No, pomylił się teraz w obliczeniach Taras Romańczuk. Piłka poleciała za niego. Pociągany tam był chyba przed momentem w ostatnim pojedynku Bartosz Bida, rzut wolny dla Jagiellonii.
oczywiście nie jest powiedziane, że dzisiaj, w ten piątkowy wieczór, w konfrontacji Jagiellonii z Legią, będziemy mieli grad goli i naprawdę jest co najmniej kilka powodów, by silić się na takie wróżby, na takie przepowiednie, natomiast bez wątpienia bardziej interesuje nas poziom piłkarski tego meczu. Coś jest w tych teoriach, że jak mecz kończy się wynikiem 3-4 czy 5-2, to no w takim razie w tym spotkaniu musiało być masy błędów, a tego nie lubimy przede wszystkim w piłce. Natomiast no wracając do poprzednich konfrontacji Jagiellonii z Legią tutaj w Białymstoku, to w 5 poprzednich meczach w sumie padły zaledwie 4 gole. 3 dla Jagiellonii i tylko 1 dla Legii. Przy Kryole. Znowu ma trochę miejsca, tym razem przy bocznej linii boiska. Romańczuk, no tutaj jeszcze trzeciego gracza potrzeba do tego, żeby zrównoważyć siły. Legionistów było przez moment więcej. Andrzej Martincz, Kafu. Czyściutko Iwan Runie. I kolejny raz udaremniony kontratak Legii Warszawa. Takie wyjście, mam wrażenie, że za małą ilością zawodników próbują wychodzić piłkarze Legii. To się nie udaje, to jest przerywane bardzo szybko. A tutaj dobra jakość piłkarska teraz w tej akcji po stronie Jagiellonii Białystok. Bida był szybszy od Lewszuka, Bida Lewszuko na końcu jednak dogonił. Jeszcze już miałem powiedzieć, fantastycznie, świetnie Bida zachował się w polu karnym. Ta jego szybkość już w tych pierwszych minutach pokazuje, że dzisiaj szybkościowo to rywale będą mieć z nim duże problemy. A po chwili w tarapatach byli gospodarze. To było 2 razy 1-1, ale najpierw wracamy do tego pojedynku. Lewczuk chyba nie... Zdziwił się, tak. Lewczuk, że Bida nie został wypchany za końcową linię, bo go chciał tak delikatnie, umiejętnie przepchnąć, natomiast Bida się nie dał. Bida, no zabrakło mu tego sprytu jeszcze w ostatnim momencie, tego dogrania, bo to naprawdę mogło wyjść jeszcze lepiej. Próbuje Antolicz, ale nie było tutaj większych szans na dojście Antolicza do piłki. Mówiłem o tym, że po tej dobrej akcji, między innymi z udziałem Bidy, Jagiellonia była w tarapatach, ratowała się tam faulem, było 1-1 w środkowej strefie. Gdyby tam nie było faulu, no to już 1-1 zostawał sam Jarosław Niezgoda. Nie mówię, że on wygrywał swój pojedynek gdzieś tam już na połowie Jagiellonii, natomiast to ryzyko było za duże, żeby po prostu nie faulować. Kafu, nie udało mu się nabrać przeciwnika. Gramy dalej. Luis Rocha. W takiej grze Kafu jest niezwykle mocny. Ale tutaj już grać nie można, bo widzieliśmy 5 piłkarzy Jagiellonii Białystok. Tutaj się nie mogło udać. Co jeszcze rzuca się w oczy? I po tym początku widzę, że tutaj zespół, który chce zdobyć przewagę, albo też przewagę taką mentalną, trzeba zagrać szybko na jeden kontakt przed środkową strefę boiska, bo tu jest bardzo ciasno. Bardzo szybki powrót Jagiellonii Białystok po stracie piłki, więc Legia musi też bardzo szybko grać. Podchodzić pod zawodnika, który ma tą piłkę. I też Jagiellonia Białystok. Tutaj myślę, że te jedna, druga akcja Jagiellonii Białystok zaczyna się też zazębiać, że ta szybka gra może spowodować to, że Legia będzie miała problemy. Kolejne mocne wejście, tym razem Tarasa Romańczuka. Wprawdzie nie z tyłu, a z przodu, ale nie wyglądało to zbyt ładnie. Arbiter nie miał żadnych wątpliwości, że to jest wejście faul, też spóźnione. Trzeba powiedzieć, ucierpiał Lukinias. No i teraz chodzi o rozegranie. Jak tą piłkę rozegrać, skoro trochę schowani są? I przede wszystkim Kafu, który wchodzi w tą pierwszą linię. Myślę, że trochę za wysoko, bo tam już te dwie linie, linia pomocy i linia obrony Jagiellonii Białystok. Tam już tej piłki może nie dostawać. Stolarski. Daleko jest do bramki, uderzył płasko, nie jest to wielkie wyzwanie dla Damiana Węglarza. No chyba zaskoczył też swoich parterów, strzelając z no, niezbyt dobrze przygotowanej piłki. I odległość też była bardzo duża. Jesus Imaz. Zszedł do środka, zagrał do Mudryńskiego, ten przyjął, odegrał i znowu Mudryński tutaj głową. Ale brawa. Patrzyłem, czy on dostarczy tę piłkę Bidzie. Brawa za tą akcję, na jeden kontakt szybko, to mogło się udać. Tutaj dużo naprawdę nie brakowało, to wszystko nieźle się układało. I mówiąc o tych właśnie zagraniach takich szybkich na jeden kontakt, bez przyjęcia, to tylko tak możesz zaskoczyć przeciwnika, który jest ustawiony nieźle w liniach obronnych. Kafu. Dużo mieliśmy już
tutaj takich stykowych sytuacji, gdzie naprawdę ta linia oddzielająca sukces od porażki była bardzo cienka. Przecież przed chwilą też świetna interwencja Iwana Runie zakończyła taką odwetową akcję Legii tuż po tym, jak Legii zagroziła Jagiellonia. Luis Rocha. Domagoj Antolić zabrał piłkę pod siebie, odwrócił to wszystko do lewej flanki. Teraz tutaj mamy Gwilię. Gwilia w pole karne, ale tam piłka była dosłownie przez chwilę. Jeszcze takiego rozdzielającego w Legii Warszawa na dziesiątce. Gwilia tutaj z lewej strony. Ale Szkafu teraz świetnie to zrobił. Utrzymał się przy piłce, wykorzystał siłę fizyczną, ale też swoją technikę, a potem próbował prostopadłego podania do niezgody. No tak, była szansa na dobre zagranie Kafu. On tam jest podwieszony pod niezgodą, ale nie w każdej akcji bierze udział. Nie w każdej akcji, myślę, dobrze się ustawia. Gwilia pokazał się teraz na lewej stronie. Właśnie dostał piłkę. Rocha poszedł na obieg. Rocha płasko. No i tutaj ratowali się piłkarze Jagiellonii, bo po tej interwencji również to była taka wystawa. Przez chwilę był znak zapytania, kto z tego skorzysta, ale Taras Romańczuk wszystko wyjaśnia. Stolarski, Andre Martins, Paweł Stolarski. No nieźle, teraz Legia rozrzuca Jagiellonię Białystok. Dobra gra w szerz. Dobrze tutaj wracał za rywalem Przykrył. Ale mam wrażenie, że to nie jest pozycja dla Gwili. To była taka pozycja do skrzydłowego, szybkiego. Wiem, że Gwilia jest piłkarzem, który pewnie poradzi sobie na wielu pozycjach, ale ja widzę go w centralnej. Na centralnej pozycji, na dziesiątce, tam wyżej, tam gdzie gra teraz Kafu. Zaiskrzyło troszeczkę, jak Państwo widzieli, między Imazem a Jędrzejczykiem. Arbiter natychmiast pojawił się między tymi dwoma zawodnikami. 20 minuta. Arsenicz. Sporo piłkarzy i długo trochę czekał Imaz, to trzeba się było odwrócić, bo było z kim grać. Mamy teraz 7-8 piłkarzy Jagiellonii Białystok, z którymi można rozegrać tą piłkę szybciej. Tu już jest atak, mocno wypychany teraz Tomasz Przykryl, gra ryzykownie do środka, ale wyszedł ale z tego jakoś, świetnie. Tak, jakoś z tego wychodzi. Wykorzystał ustawienie Tarasa Romańczuka. No teraz jest szansa na kontratak. Lukinias, ale nie zgoda. Czy on podjął tę akcję? Nie, asystent pozwala grać. Jarosław, nie zgoda. Lukinias, on nie. Jest Kafu, cierpliwie. Do Gwili, jak Gwilia myli się, oddając ten strzał. Ale pierwsza taka kontra. Było zagrożenie bramki Węglarza. Nie wiem, dlaczego Antolić jeszcze w tej akcji poszedł z tym kontratakiem. On na środku boiska czekał. Tutaj była przewaga po stronie Jagiellonii Białystok, ale i tak nieźle to mogło wyglądać. Natomiast mogło się jeszcze lepiej skończyć. Ten strzał już zdecydowanie słabszy. Ale tak właśnie, no można zaskoczyć przeciwnika. Wyjść szybkim atakiem. Pierwszy raz tak dobrze Legia to zrobiła. Dwa bardzo ważne gole w tym sezonie dla Legii strzelił Walerian Gwilia. Oczywiście w Kielcach w meczu ligowym i potem w rewanżu za Tromitosem na 2-0. No ale nie wolno zapominać o jego 5 asystach, bo to też jest potężna jego wartość. Teraz przeczytany Przykrył przez Antolicza. Dobrze wymyślił sobie Antolicz. Co będzie za chwilę? Co zagra przeciwnik? Ale w tym kierunku muszą pójść piłkarze Jagiellonii Białystok. Są nieźle ustawieni w środkowej strefie boiska, blisko siebie. Taka gra szybka, na jeden kontakt, trójkątach. Szukanie miejsca na boisku.
Damian Węglarz. Obejrzał się szybciutko Artur Jędrzejczyk, żeby sprawdzić, co się dzieje z każdej jego strony. Majecki, można mówić o takiej klasycznej świece, ale nie wykorzystali tego zabrania bramkarza Legii piłkarze Jagiellonii. Runie, bardzo blisko niezgody. Runie też pokazał się w ostatnim czasie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ofensywę. Strzelił gola Górnikowi Zabrze, strzelił gola ostatnio Koronie. Mówimy o tym czasie, kiedy Jagiellonia wygrała, zresztą podobnie jak Legia, trzy razy z rzędu. Kafu! I Węglarz. Dobra akcja, dobra, szybka akcja, kija do Cafu. Cafu teraz jako skrzydłowy, ale myślę, że już dogrywał trochę tak na pamięć. Nie widział partnera, któremu tą piłkę można było zagrać. Też za mało może wbiegało piłkarzy w pole karne, albo za szybka była ta akcja dla biegających, bo widzimy tutaj na wysokości 5, 6, 7 metra nie widzieliśmy żadnego piłkarza Legii. Ale świetnie Ima zgrał do Mudryńskiego i od razu dostał podanie zwrotne w pole karne. Jeszcze raz w poszukiwaniu Mudryńskiego, ale tym razem już bez powodzenia, do czego przyczynił się wychodzący z bramki Radosław Majecki. No nie składało się to, bo i Majecki był i był Lewczuk. Myślę, że Imas troszeczkę za późno, a może to w ogóle by się nie udało, bo po prostu Mudryński chyba trochę za wolno biegł. Ja myślę, że ta ostatnia faza tej dwójkowej akcji to już było coś na siłę. To już było zbyt jednowymiarowe, zbyt łatwe do odczytania dla piłkarzy Legii. Musieliby się tutaj bardzo pomylić, żeby Mudryński miał szansę na strzelenie gola. Stolarski. No dużo akcji widzimy tutaj na tej lewej stronie, gdzie gra Gwija. Tutaj wszystko się zaczyna. Tutaj przez tego piłkarza, takiego rozgrywającego trochę na boku, wszystko się bierze, to co dobre dla Legii Warszawa. Rzut wolny będzie na pewno, będzie też kartka dla Luisa Roszy. Arbiter był blisko. Chyba jeszcze raz możemy mówić o takim spóźnionym ataku, o spóźnionym dojściu do przeciwnika. Zastanawiam się, czy musiał się przewracać. Inaczej to faktycznie było takie uderzenie, zobaczmy. To było takie zaczepienie, to była dobra sytuacja do tego, żeby jeszcze spróbować utrzymać się przy piłce, bo to byłby niezły kontratak. Co prawda daleko jeszcze było do bramki, ale ta przestrzeń była do tego, żeby zaatakować. Też miałem takie wrażenie, dlatego ostrożnie czekałem na powtórki, bo miałem wrażenie, że tutaj można było biec do przodu. Piłkarz Jagiellonii uznał, że no co innego będzie tutaj korzyścią. Mamy już trzech obrońców w tym meczu z kartką. Jednego w Jagiellonii to Guilherme i dwóch w Legii, Lewczuka i Luisa Rosza. Jędrzejczyk. Antolicz. Luis Rosza. Od razu bardzo bezpośrednio, ale dobrze do Gwini. Jest niezgoda. Próbuje się odwrócić, to mu się udało, podniósł piłkę. Ona nie dotarła do Gwini. Antolicz. Ale wydawało się, że tak mało piłkarzy Legii Warszawa. Trzech tylko, bo był Antolicz, był Rosza i był Gwilia. I tutaj poradzili sobie przeciwko piątce gospodarzy. Ale to było możliwe dzięki temu pierwszemu, bardzo odważnemu, ofensywnemu, bezpośredniemu zagraniu piłki. Lukinias. Udało się to zablokować, a właściwie na tyle szczęśliwie podbić, że po chwili piłkę złapał bramkarz Jagiellonii Damian Węglarz. Mam takie wrażenie, a może to jest tylko moje wrażenie, że brakuje mi cały czas przy tych atakach jednego co najmniej piłkarza Legii Warszawa, żeby była kolejna opcja do zagrania gdzieś przed 16, albo wchodzącego w pole karne. Jeżeli piłka jest z boku, mają Gwija, czy tak jak teraz Lukinias, to trochę mi brakuje tych piłkarzy do dogrania w polu karnym. Dłużej niż zazwyczaj dzisiaj zwlekałem z tymi wnioskami na temat ustawienia piłkarzy Legii, ale no tak jest najczęściej, że Martinsz i Antolicz przed obrońcami, w środku Gwilia z jednej strony, Lukinias i to z lewej strony, Lukinias z prawej, a Cafu faktycznie najczęściej centralnie ustawiony za Jarosławem Niezgodą. Też zachodziłem w głowę, czy to będzie problem dla, jakaś swego rodzaju niespodzianka dla piłkarzy Ireneusza Mamrota, tych czterech nominalnych
środkowych pomocników. Tym razem już nie było, zmiłuj się, jeszcze jeden faul Tarasa Romańczuka, tym razem już na kartkę. No takie wejście na raz, spóźnione. Ale Lukinias pokazuje to, on może przychytrzyć niejednego piłkarza swoją szybkością. Wydaje się, że ta piłka już jest twoja, ale niestety przeciwnik ma szybszą nogę. I tak już dwa razy nabrali się piłkarze Jagiellonii Białystok na Lukiniasie. 28 minuta, piłkę ustawia Valerian Gwilia. W tym sezonie ligowym Legia ma 10 goli, połowę dostarczył Jarosław Niezgoda. No ale 5 asyst w tym sezonie zaliczył już w barwach Legii Gwilia. To w ogóle wyglądało frapująco. 7 z 14 goli w lidze Jagiellonii to dzieło Imaza, czyli 50%. I Niezgoda po dwóch poprzednich meczach ligowych wszedł na ten sam poziom. 5 z 10, jeżeli chodzi o drużynę z Łazienkowskiej. No znowu Gwilia, teraz został tam z prawej strony i też do niego piłka adresowana. On wychodzi tutaj, wygląda tutaj na głównego rozgrywającego. Obojętnie gdzie gra, w którym sektorze. A Andre Martins znowu pokazał, jak dużo widzi od razu. W ułamku sekundy wybrał najlepiej ustawionego w środku pola. Kilkanaście sekund temu Antolicza. Antolicz teraz bliżej lewej flanki. Jest tutaj oczywiście Rosza. Rosza! Ależ tam było niebezpiecznie. Totalny bałagan. Zero odpowiedzialności za piłkę. I ja się wcale nie dziwię, że Guilherme po prostu czuł się postawiony pod ścianą. Ależ to była trudna piłka dla obrońców. Trudna piłka dla bramkarza. Tak naprawdę bezpańska trochę. Tam w tym pierwszym momencie ktoś mógł tą piłkę przeciąć. Ja i tak uważam, że ta interwencja Guilherme znakomita, który oczywiście był zaskoczony. Myślę, że trochę Lukinias tutaj zawalił, że on mógł to przewidzieć. On mógł być bliżej przeciwnika i tam zamykającym akcję, bo wtedy Guilherme już by nie zdążył. Rzut rożny dla Legii Warszawa. 30 minuta. Chyba faul w ataku tutaj zauważył pan Szymon Marciniak. Spójrzmy. Lewczuk, Romańczuk. Patrzę na Kaska, muszę państwu powiedzieć od razu jedno. No facet ma wątpliwości. Myślę, że ty też. Ja też, to prawda. Szybko doskoczył Lukinias do Guilherme. Modriński. Lewczuk nie dał się przestawić. Rzut wolny dla Legii. Oczekujemy od Mudryńskiego tego, że będzie te piłki zbierał, przytrzymywał. No bo Edży ma takie gabaryty. To nie jest piłkarz, który może wyjść na prostopadłą piłkę na szybkości, prześcigając obrońców. Albo dogranie piłki z boku na tego piłkarza. Stały fragment gry. Tak mi wygląda gabarytowo. Albo właśnie przypychać się ze środkowymi obrońcami, ale te piłki też musi dostawać częściej. Andre Martins. Artur Jędrzejczyk. Valerian Gwilia. Luis Rocha. Tak, można powiedzieć, pod nosem Imaza, ale na tyle bezpiecznie, że piłka spokojnie dotarła do Igora Lewczuka. Imaz doskakuje teraz do Jędrzejczyka. Gwilia. Kolejny raz. Ale teraz jest... Ja już miałem powiedzieć, że tu jest błąd, no bo chyba już uznali, że jest po sprawie, a wtedy przyspieszył, mocno depnął Jarosław Niezgoda i no i Runie blokował to wszystko, rywala blokował ciałem. Tak, ale coś tutaj nie gra w tych zagraniach. Nie ma chemii na razie między Gwiją a Niezgodą. I nie wiem, czyja to jest wina. Czy Niezgoda nie czuje Gwii, czy Gwija trochę za szybko wymusza to zagranie do Niezgody. Niezgoda oczywiście szuka prostopadłej piłki, to też jest tak, że a obrońcy, jeżeli są blisko swojej bramki, to ta prostopadła piłka często nie przychodzi. Ale myślę, że tutaj Niezgoda powinien właśnie czuć albo być przygotowanym na to, że jak Gwija ma piłkę, on stara się za każdym razem takie ostatnie zagranie do napastnika zagrać. Rosza musi zostawić piłkę, jest aut dla Jagiellonii. Wójcicki.
Opanował piłkę Romańczuk, jest przykryl i dobrze Jędrzejczyk. Już sprytnie to zrobił teraz Niezgoda. Tyle, że Arsenicz był bardzo blisko Cafu. Tutaj duże kłopoty Luis Rocha. Efektem tego wszystkiego jest stały fragment gry dla Jagiellonii. Gęsto, tuż przed linią bramkową. Z narożnika Gilerme. Nieźle zagrał tę piłkę Majecki i nie złapał. Była jeszcze w związku z tym szansa dla Tarasa Romańczuka. Tam Lewczuk chyba razem z Majeckim przeszkodzili sobie. Ale ta piłka też niezbyt dobrze spadła na nogę Romańczukowi. Popatrzmy, jak to wyglądało w detalach. Faktycznie. Lewczuk tutaj bramkarzowi Legii nie pomógł. Można mówić o pewnym nieporozumieniu. 14 meczów przed tym spotkaniem. 14 oficjalnych meczów miała na koncie Legia Warszawa. 7 Jagiellonia. Jeżeli chodzi o Legię, to no z tyłu można powiedzieć, wszystko się zgadza. 9 razy czyste konto. Tylko 7 straconych goli w tych wszystkich meczach, we wszystkich rozgrywkach. No a Jagiellonia przed tym spotkaniem najskuteczniejsza drużyna, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Nikt nie strzelił tyle goli w lidze, co drużyna z Podlasia. Co dzisiaj będzie górą? Kto dzisiaj będzie górą? Na razie ten mecz chyba nie zaskakuje. To znowu mecz bardzo bezpośrednich, wyrównanych drużyn. Tu był faul. Sędzia Rosa ryzykuje, bo żółta kartka, jest czerwona. Jest kartka dla Roszy. Legia od 35 minuty będzie grać w dziesiątkę. No dzisiaj myślę, sędzia Marcinak nisko sobie zawiesił tą poprzeczkę, jeżeli chodzi o dawanie kartek. Nie, ta pierwsza oczywiście na Lukiniasie, to była żółta kartka, natomiast w innych przypadkach to takie bym powiedział na pograniczu kartki. No muszę zobaczyć tą sytuację jeszcze raz. No niepotrzebnie poszedł na raz, proszę, ale czy to była sytuacja na... No tak, można było... Kazio, nie ma dwóch zdań co do tego. Pokaz głupota Roszy, no tak to trzeba powiedzieć. Absolutnie. Teraz na bliskim planie człowiek, który największe pretensje, czy jedyne pretensje może mieć do siebie. No komplikuje się sytuacja Legii. Wiemy, że teraz grają emocje, one biorą górę. Nikt nie chce w ten sposób przeszkadzać drużynie, osłabiać drużynę. Myślę, że gdy ochłonie, nie będzie specjalnie wnikał. Ale teraz najważniejsze, jak zakończy się dzisiejsze spotkanie. Gilerne, Majecki. I rzut wolny dla Legii, leży na boisku. Co ciekawe, Taras Romańczuk, wydaje mi się, że tym razem przepisy przekroczyli szukający tutaj gola gospodarze, ale w wyniku no tej całej walki o szansę, o piłkę ucierpiał pomocnik Jagiellonii Białystok. Ale dobra interwencja Majeckiego, bo widzimy, że Romańczuk już był blisko piłki. To była ważna interwencja bramkarza Legii. 37 minuta i to jest na pewno... Trudny czas, być może najtrudniejszy jak dotąd w tym meczu dla piłkarzy z Warszawy. Muszą się szybko zorganizować, żeby minimalizować straty, właściwie żeby nie popełnić kolejnego błędu, który skutkowałby utratą gola. No i pytanie, jak ten czas w końcówce pierwszej połowy wykorzystają piłkarze trenera Mamrota. No to jest takie ustawienie, jak wydaje mi się, na początku meczu myślałem, że tak może być, czyli... Że w 10 będą? Nie, Cafu, Martin, Szatolic, trójka w pomocy, taki układ 4-3-3, tak mi się wydawało, że patrząc na ten układ, to Gwija, Lukinias i Niezgoda jako ci atakujący. Popatrz, gdzie jest teraz Gwilia, popatrz. Gwilia gra na lewej obronie. Wójcicki,
zablokowany przez Antolicza. Pospisil. Romańczuk. Wójcicki. Jeszcze raz teraz Romańczuk. Szeroko jest lewa strona. Nie ma strzału Mudryńskiego. To było zagranie piłki z powietrza na raz przez Guillerme. Trochę za mocna piłka. Do tego nie mogli się ustawić. Ta piłka po prostu była za szybka dla atakujących. Tutaj też widzimy, że Mudryński wychylony. Tutaj nawet gdyby tą piłkę dostał, to asystent chyba podniósłby chorągiewkę. Od bramki Majecki. No zastanawiam się, czy trener Wukowicz zrobi jeszcze zmianę przed przerwą, czy poczeka do przerwy. Faulowany Andre Martins. Odczuwał przynajmniej przez chwilę bardzo mocny ból. Pomocnik Legii. Imas pyta chyba, o co ci chodzi. A myślę, że najważniejsze, że tym razem bez dolegliwych urazów, bez dużego bólu się obeszło. No myślę, że to jest taki okres, gdzie Jagiellonia Białystok powinna zmienić trochę swoją grę. Tutaj trzeba trochę zareagować, myślę, na boisku, na to, co się wydarzyło, czyli podejść, zaatakować i odebrać Legii jak najszybciej piłkę. Nie czekać, tak mi się wydaje, bo to już jest zupełnie inaczej, grać jednego zawodnika mniej. Albo w przypadku gospodarza jednego więcej, można tutaj więcej oczekiwać trochę od siebie. Jestem ciekaw, co trener Wukowicz zrobi z tą linią obrony, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że długo na pozycji lewego obrońcy będzie grał Gwilia. Na ławce są m.in. Wieteska i Karbownik. Karbownika pamiętamy, to świeżo w pamięci mamy jego ostatni mecz ligowy. A można powiedzieć, że to jest właśnie ta pozycja, o której mówimy. Natomiast no, gdyby decydować się na przykład na Wieteskę, to przecież Legia ma teraz na boisku obrońców, którzy mogą zagrać na lewej stronie. Właśnie brakowało takie zagranie Wójcickiego na pamięć. To często się udaje, że zawsze ktoś tam jest na wysokości 16 metra. Ale teraz piłkarze Legii dobrze strzegli tutaj tego rejonu boiska i tam był bodajże Martins. Teraz Romańczuk zwykle w takich sytuacjach, jaką miał przed chwilą, no, szuka do końca partnerów. A teraz zdecydował inaczej, tyle że biorąc to wszystko na swoje barki, po prostu uderzył zdecydowanie za bardzo pod piłkę. No patrząc na piłkarzy Legii Warszawa, no to jak wyglądają, to ja myślę, że najsłabiej z linii ataku wygląda Niezgoda. Lukidias myślę, że może być tym piłkarzem, który przejdzie na dziewiątkę, będzie tym jednym wysuniętym, a Niezgoda może opuścić boisko. Tak mi to wychodzi z tego, co widzę na boisku. A jeżeli chodzi o te możliwe warianty, to widzieli Państwo wracającego już chyba z rozgrzewki Mateusza Wieteskę. Czterdziesta pierwsza minuta. Iwan Runie. Taras Romańczuk. Mamy informację od Pauliny. Tak, tak jak mówiliście, nie będzie trener Wukowicz czekał do przerwy. Za chwilę ta zmiana Wieteska za Antolicza. Także już jest przemeblowanie, jeśli chodzi o drużynę Legii z powodu straty jednego piłkarza. Dziękujemy bardzo, ależ teraz ładnie obrócił się Bartosz Bida. Jest Tomasz Przykryl. Dośrodkowanie z lewej strony. Za nisko posłał piłkę Guillerme. Czyli za Antolicza. No to było logiczne, że zejdzie któryś z tych czterech nominalnych środkowych pomocników. Patrząc na tych super strzelców z ostatniego czasu, to nie jest to łatwy mecz ani dla Jesusa Imaza, ani dla Jarosława Niezgody. No na razie najsłabiej wygląda Niezgoda. On jakoś tak, no, albo inaczej, nie czuł się z Gwiją w tych 40 minutach za bardzo. On te prostopadłe piłki nie czuł tych zagrań Gwii. Oczywiście nie wiem, czy to Gwija źle zagrywał, czy Niezgoda wychodził, ale tak jakby coś nie grało w rozegraniu tych zawodników. Arsenicz do Iwana Runie. Puszczają tutaj bez większego sprzeciwu środkowego obrońcę piłkarze Legii. Teraz Bida atakował, szukał tam piłki do końca, ale bez efektu. Jest czas na przeprowadzenie zmiany.
Mateusz Wieteska właśnie teraz zmieni Domagoja Antolicza. W jakiś sposób Antolicz płaci też cenę za zachowanie Luisa Roszy. Tak też można to skwitować. Artur Jędrzejczyk zgodnie z przewidywaniami już wędruje na lewą stronę bloku defensywnego. Ostatnie minuty pierwszej połowy meczu. Uderzony teraz Walerian Gwilia. Rozkłada bezradnie ręce Tomasz Przykrył. Tak czy inaczej rzut wolny był tutaj naturalną konsekwencją tego wejścia. No trudno powiedzieć, Kaziu, że od tej 35 minuty, od tej czerwonej kartki dla Roszy, Jagiellonia, żeby zrobiła, dokonała jakiegoś poważnego kroku, żeby tutaj zepchnąć Legię, żeby próbować od razu to wykorzystać. Ja nie mówię, że to jest warunek konieczny, żeby wygrać ten mecz, ale stwierdzamy fakt, że to mniej więcej wygląda tak, jak wyglądało przez 35 minut. Tak, to, że ten zostawia Lukiniasa, zostawia niezgodę, pokazuje o drużynie, że nic się nie stało, takie mam wrażenie. Tutaj z przodu Jagiellonia nie ma nikogo. Majecki. Przepchnięty tam przez Pospisila Andre Martins, ale tutaj powalczył sprytnie Lukiniasz, piłka na prawej nodze, ale jednak za daleko Guilherme miał ten moment, żeby futbolówkę bezpiecznie zaatakować. Sprytnie Guilherme, ten momencik dał się oszukać teraz. Sędzia puścił tą akcję, wydawało się, że gwizdnie, bo dzisiaj dużo sędzia Marciniak używał gwizdka, jak mi się wydaje. Chociaż w większości przypadków oczywiście ten gwizdek był potrzebny, ale tak czasami oglądając jego mecze to puszcza często grę. Tak, brakuje mi takiego, to co powiedziałeś, zmiany tego, co się stało na boisku, że grając z jednego zawodnika więcej, wychodzimy trochę wyżej, jesteśmy agresywniejsi, nie pozwalamy Legii Warszawa na to, żeby chociażby grać tak jak tutaj na połowie przeciwnika, czy grać pressingiem. Stolarski, no ta kartka świetnie. W tym momencie myślę, że będzie dla Bidy, bo to był faul. Faul taktyczny na Stolarskim. Jeżeli sędzia chce być konsekwentny, to myślę, że tutaj ta kartka Bidzie się należała. Ależ fantastyczny sposób teraz Stolarski wygrał ten pojedynek. Przechytrzył tutaj Bartosza Bidę. Zaskoczył go tym przyspieszeniem, tym, że idzie w ogóle do końca tutaj z tą akcją, z piłką. Że jeszcze nie szuka partnerów. Kończy się to wszystko na rzucie wolnym. Walerian Gwilia. Pierwsza z dwóch minut doliczonych do pierwszej połowy. Gwilia mięciutko. Był tam niezgoda, ale oczywiście nie sam. Tutaj jeszcze Wieteska. Wygrał pojedynek z Wójcickim. Później było trochę gorzej. O, brawa dla Romańczuka, który przewidział to. Tą sytuację zasekurował, bo Wójcicki już został przepchnięty przez obrońcy Legii. Na pewno Jagiellonii w tej fazie po czerwonej kartce Luisa Roszy, można powiedzieć, tak trochę zapożyczając terminologię piłkarską z Hiszpanii, że ten chip nie został zmieniony. Grają z tym samym chipem. Nie ma gwałtownego przeskoku, jakiejś nowej myśli, której wcześniej byśmy w grze Jagiellonii nie widzieli. Może to im wyjdzie na dobre. Są racjonalni, są spokojni. Też może po meczu będziemy mówić, że nie dali się podpuścić, że się nie podpalili, bazując tylko na tym, że przeciwnik zaczyna grać w dziesiątkę. Zobaczymy. Ostatnie sekundy pierwszej połowy. Dobrze wygląda dzisiaj Bida. Widać, ma ochotę do gry, też nie boi się pojedynków, robi to.
Szybko teraz gospodarze skasowali akcję Legii jeszcze na jej połowie. Być może to ostatnia szansa na zdobycie gola właśnie teraz. Ależ był bida. Krill, był bida w polu karnym. Teraz zabrakło takiej czujności, takiej orientacji przy Krillowi do tego, żeby zagrać tą piłkę bliżej. Myślę, że ten ostatni taki fragment to pokazuje, jak Jagiellonia powinna grać. Cierpliwie wszedł, szukać sobie miejsca, zagrać szybko przed polem karnym przeciwnika. I to, myślę, może dać efekt postaci tych sytuacji, bo tak jak powiedzieliśmy, po czerwonej kartce dla Roszy nie było widać wyższości gospodarzy. Powiem krótko. Trafiła kosa na kamień i to dla nikogo nie powinno być zaskoczenie. Natomiast myślę, że w końcówce to piłkarze już wysyłali sygnały, że w tej nowej sytuacji potrzebują nowej myśli od swoich trenerów, bo nic się specjalnie nie działo. Paulina, słuchamy. A Paweł Stolarski ze mną. Paweł, czy przy tak wyrównanym meczu strata jednego piłkarza może mieć jednak decydujące znaczenie? Myślę, że nie decydujące, ale na pewno to utrudnia nam grę w drugiej połowie. Natomiast musimy przeanalizować pewne rzeczy, pewne rozwiązania, po prostu robić lepiej i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Dziękuję ci uprzejmie. Dziękuję. Skupiony absolutnie na tym meczu, jak państwo widzieli, Paweł Stolarski. Zachowanie, powiedzmy, do którego trudno się przyczepić, jeżeli chodzi o to, że piłkarz myśli tylko i wyłącznie o spotkaniu. Może tak to podsumujemy. Strzały celne. No właśnie. 0-1, przy czym ostatnie kilkanaście minut to już była gra Jagiellonii Białystok w przewadze. A jak biegają? No tutaj nie ma niespodzianki, bo Jagiellonia akurat biega więcej niż Legia w tym sezonie. Partnerem rozgrywek jest marka Lotto. Partner główny Ekstraklasy.